23 sierpnia. Wiadomości z Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy zbombardowały skupisko okupantów w Kurszczynie. Siły zbrojne Ukrainy zadają wrogowi uderzające precyzyjne ataki. Ukraińskie lotnictwo zaatakowało Plutonową twierdzę Rosjan w obwodzie kurskim, używając precyzyjnych amerykańskich bomb GBU-39. Poinformował o tym dowódca sił powietrznych Ukrainy Mykoła Oleszczuk. Według niego w trakcie ataku trafiono w centrum kontroli dronów, jednostkę walki elektronicznej, sprzęt, broń i do 40 rosyjskich żołnierzy. Jak wiadomo, GBU-39 to amerykańska kierowana. Precyzyjna bomba lotnicza. Został przekazany ukraińskim obrońcom w ramach pomocy wojskowej. Masa bomby powietrznej wynosi 130 kg, maksymalny promień działania wynosi 110 km, dokładność trafienia do 8 metrów. Ukraina w dalszym ciągu atakuje rosyjską infrastrukturę naftową, po składzie ropy w obwodzie rostowskim, który nie został ugaszony od pięciu dni. Przypomnijmy, że szef dyplomacji Unii Europejskiej Józef Borel powiedział, że zniesienie ograniczeń dla Ukrainy w zakresie użycia zachodniej broni pomoże w wysiłkach pokojowych. Ukraińcy przejęli także kontrolę nad nowym przyczółkiem w Kurszczynie. Bojownicy Sił Zbrojnych Ukrainy znokautowali rosyjskich okupantów. Z obszaru przygranicznego o wymiarach około 2 na 8 km na zachodnim brzegu rzeki Seim, w pobliżu wsi Tyodkine, w obwodzie Głuszkowskim, w obwodzie Kurskim, która nadal jest kontrolowana przez wojska Putina. Początkowo informowały o tym rosyjskie siły zbrojne, wkrótce niespodziewanie przyznało to Ministerstwo Obrony Faszystowskiej Rosji, twierdząc, że wojska wycofały się na przygotowane pozycje wysadzając za sobą mosty przez Sejm. Na mapie teren pozostawiony przez szuwary wraz z wsią Otruba zaznaczamy przez nas ciemnozielonymi strzałkami i kwadratem. To pierwsze ukraińskie osiągnięcie terytorialne pod Tyotkinami po kilku kolejnych dniach ciężkich walk. Na tej samej mapie niebieskimi strzałkami zaznaczono ofensywy sił zbrojnych Ukrainy z przeciwległej wschodniej strony obwodu Głuszkowskiego od strony Suży raszystowskich wojowników. Na północy naprawiają trzy sprawne mosty na rzece Seim, przyznając się do zniszczenia tylko jednego, ale największego w Chłuszkowie. Nie jest do końca jasne dlaczego Ukraińcy nie próbują przedostać się do obwodu głuszkowskiego od południa, przez granicę państwową. Być może najeźdźcy zbudowali tam potężną obronę, którą próbują ominąć. Bojownicy Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli oddział szturmowy okupantów w obwodzie charkowskim. Bojownicy trzeciej samodzielnej brygady szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy rozbili grupę piechoty rosyjskich najeźdźców w jednym z obszarów leśnych obwodu charkowskiego. Służba Public Relations jednostki poinformowała o tym na swoim kanale Telegram, publikując odpowiedni film zmontowany z materiałów zarejestrowanych przez bezzałogowe statki powietrzne, których operatorzy regulowali przebieg bitwy. Początkowo wrogie szturmowce między drzewami zostały powalone przez drony Kamigze, dosłownie jeden po drugim. Jednak pozostali przy życiu najeźdźcy uparcie posuwali się naprzód, aż dotarli do pozycji ukraińskich. Tam ukraińscy piechurzy wkroczyli do walki ogniem automatycznym, aby pomóc operatorom amunicji zaporowej. Razem wyeliminowali pozostałych upartych zwolenników rosyjskiego pokoju i Putina. Z poprzednich wiadomości wiadomo, że trzeciej brygada szturmowa walczy na południowej ścianie kierunku Kupiańska, Swatywsk. W Rosji utracili strategiczne dostawy paliwa z dotkniętego składu ropy. W obwodzie Rostowskim w Federacji Rosyjskiej prywatni właściciele rozpoczęli sprzedaż magazynów ropy naftowej i dwóch rafinerii ropy naftowej. Przynajmniej zwróciły na to uwagę lokalne środki masowego przekazu, gdyż wcześniej nie obserwowano tak brutalnej aktywności. Jest oczywiste, że ostatnią kroplą był ogromny pożar ogromnego magazynu ropy naftowej, 74 duże zbiorniki, przedsiębiorstwa Kafkaz w mieście proletarsk, który wybuchł kilka dni temu w nocy po atak dronów w Kamikadze i wciąż nabiera tempa. Przypomnijmy, że przechowywano tam strategiczne zapasy paliwa Rosji warte pół miliarda dolarów. Do tej pory doszło do kilku ataków na składy ropy w regionie, ale sytuacja w proletarsku jest z pewnością dla Rosji najtrudniejszą konsekwencją wojny dronowej. Lokalne środki masowego przekazu podają także, że pożar dopiero się rozszerza i ogień zbliża się do najbardziej wybuchowych zbiorników z naftą. Dzięki temu i tak bez silnych strażaków udało się wyciągnąć z pożaru. Ukraińscy bojownicy schwytali rosyjskich żołnierzy piechoty morskiej z Sewastopola. Bojownicy Sił Zbrojnych Ukrainy w Obwodzie Kurskim schwytali dwóch rosyjskich najeźdźców z Brygady Morskiej. Uzbrojony żołnierz Sił Obronnych powiedział, że jeńcy byli członkami grupy dywersyjnej i wywiadowczej. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.